Dzień dobry Państwu, otwieram 45. sesję Rady Miejskiej w Giżycku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczą wszyscy radni. Na sekretarza obrad powołuję panią Krystynę Gruszewską. Otrzymali Państwo informację o porządku obrad. Czy są wnioski do porządku? Pan radny Wojciech Iwaszkiewicz. O, ja proszę, przepraszam. Niejako w kontynuacji wczorajszej dyskusji na połączonym posiedzeniu komisji proponuję i sugestii pana starosty Dżarzewskiego, proponuję przeniesienie punktu 17, czyli wolne wnioski, komunikaty, informacje, po punkcie 4, czyli po odebraniu ślubowania, jako punkt 5, ze względu na obecność radnej Sarul, która poprosiła o głos w tej sprawie wczorajszej dyskusji tej działki zbywanej w zamiarze zbycia działki koło szpitala. Także wniosek mój jest taki, żeby udzielić radnej Sarul głosu jednocześnie przenosząc komunikaty na wcześniejszy czas, żeby nie musiała czekać do końca sesji. Dziękuję. Tylko proszę o wyjaśnienie, ponieważ ja nie uczestniczyłam wczoraj w całej komisji, ponieważ wyjeżdżałam, się spóźniłam, to bym prosiła o uzupełnienie tego według sugestii pana starosty, bo tak nie. Pan starosta miał stwierdzić, że powinniśmy zapytać panią radną Sarul jako wybitną znawczynię tematu tego, jaki jest stan. Dobrze, jeden wniosek. Może od razu przejdźmy do głosowania tego wniosku. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, aby punkt wolne wnioski, komunikaty, informacje znalazł się po punkcie odebranie ślubowania składanego przez nauczyciela w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Dwóch radnych nie głosuje, tak? Już. Proszę o wyniki głosowania. 20 osób za, 1 osoba wstrzymała się. Wniosek został przyjęty. Tak więc punkt 16 będzie punktem 5. Przepraszam, punkt 17 będzie punktem 5. Czy są jeszcze inne wnioski do porządku? Proszę zaczekać na tablicę. Jeszcze raz proszę poprosić o głos. Pan przewodniczący Jerzy Kunda, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z przeniesieniem punktu 17, stawiam wniosek formalny o po tym punkcie punkt 16. Interpelacje i zapytania radnych do burmistrza miasta. To nie będzie kolidować jedno z drugim. Mamy, proszę Państwa, dużo nabrzmiałych tematów. Ja uważam, że dalsze uchwały to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby dalszy program dzisiejszej sesji prowadzić tak jak zgodnie z naszym programem. Dlatego moja taka jest propozycja i proszę Szanowną Radę o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania wniosku. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, aby punkt 15, przepraszam, aby punkt 16. Interpelacje i zapytania radnych do burmistrza miasta znalazł się po punkcie przeniesionym jako punkt 5 wolne wnioski, komunikat, informacje. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Ale, no ale nie każdy radny ma takie prawo do złożenia takiego wniosku formalnego, pani burmistrz. Czy pan radny Szoci głosuje? To już nie będzie pytań, już nie będzie tego pytania. Proszę o wyniki głosowania. 20 osób za, 1 osoba przeciw. Wniosek został przyjęty. Punkt interpelacji, zapytania radnych do burmistrza miasta zostaje przeniesiony jako punkt 6. Czy są jeszcze wnioski do porządku?
Nie widzę z Państwa strony. Po wczorajszej komisji, w trakcie którego pan radny Ryszard Głoszko zwrócił uwagę na prawdopodobny błąd, nie określając zresztą jaki, legislacyjny w sprawie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Pan radca prawny, obecny tutaj na sali, stwierdził, że ujęcie w porządku obrad obu sesji, jest obu uchwał, jest równie prawidłowe, jak też ujęcie tylko jednej. Natomiast ja postanowiłam, proszę Państwa, zostawić obie uchwały, kiedy przejdziemy do głosowania, kiedy przejdziemy do analizowania uchwały, przegłosujemy, i taka jest propozycja pana radnego, którą z uchwał głosować jako pierwszą. Uchwałę o rozwiązaniu lub też uchwałę o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Otrzymali Państwo autopoprawkę. Autopoprawka dotyczy braku uzasadnienia i za to dziękuję panu radnemu Głoszko za zwrócenie uwagi. Tego uzasadnienia w projekcie uchwały wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy nie było. Dzisiaj zostało to uzupełnione. I proszę Państwa, proponuję, aby, ponieważ projekt numer 5 był projektem odmówić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy, natomiast zostawiamy w tej kolejności projekt numer 5a wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy, to bardzo proszę w tej autopoprawce po prostu dopisać A. Dalej jest to 5, ale 5a, tutaj nam dzisiaj tej literki zabrakło. Ponieważ pan radca proponuje połączyć oba punkty w jeden, ja mam pytanie do pana radcy. Czy połączenie tych obu punktów w jeden powinnam przegłosować jako zmianę w porządku? Dobrze. W takim układzie, proszę Państwa, składam wniosek o to, aby punkt podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym był jednym punktem, tylko z dwoma uchwałami. 5 i dzisiejsza poprawka jako 5a. Z tym dopiskiem A proszę dopisać. Pan radny Piórkowski. Dziękuję. Pani przewodnicząca, czyli jak rozumiem, najpierw wtedy będziemy procedować nad projektem uchwały numer 5, a potem 5a, ale w jednym punkcie obrad, tak? W jednym punkcie. Może nie tyle najpierw procedować. Najpierw, proszę Państwa, podejmiemy, przegłosujemy, którą z uchwał będziemy głosować jako pierwszą. Taka jest propozycja pana radcy. To w takim razie nie bardzo widzę tutaj sensu wpisywania w porządek obrad projektu uchwały 5 i 5a w jeden punkt, bo jak rozumiem, to wtedy na logikę najpierw powinniśmy zająć się projektem uchwały numer 5, a potem 5a. Znaczy ja powiem Państwu, że akurat albo pani przewodnicząca zaproponuje teraz wycofanie projektu uchwały 5 i 5a przedłożonych nam wczoraj na komisję, a dzisiaj wprowadza, i to będzie jedno głosowanie, a potem drugie głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszego projektu uchwały, z którym mamy dopisane długopisem 5a. Nie zagłosuje Państwu wycofanie żadnej z tych uchwał, aczkolwiek według radcy prawnego jakakolwiek uchwała, nawet gdyby jedna tylko została, jest także zgodne z prawem, bo odrzucenie jednej jakby powoduje automatycznie niewyrażenie zgody na rozwiązanie, znaczy niewyrażenie zgody na rozwiązanie powoduje jakby tą sytuację odwrotną. To nie bardzo teraz rozumiem, bo przed chwilą pani przewodnicząca powiedziała, że przy tym punkcie będziemy dyskutować nad tym, który projekt uchwały, czy 5, czy 5a, mamy nad którym głosować. A teraz pani przewodnicząca mówi, że jeśli jeden odrzucimy, to na drugim nie będziemy głosować. To nie bardzo rozumiem. Zagmatwałem się. Ja chyba też, ale to wynika tutaj z dosyć dużego zamieszania. Może nie wyraziłam się jasno, więc wytłumaczę jeszcze raz. Według radcy porządek dzisiejszej sesji w tym punkcie dotyczącym rozwiązania stosunku pracy z radnym mógł być dwojaki. Można było tutaj ująć w porządku tylko jedną uchwałę, która mówiła o tym, że Rada wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy.
Jeżeli Rada nie przyjęłaby tej uchwały, automatycznie jest to niewyrażenie zgody. Ale równie dobrze można było w porządku obrad zrobić to, na co ja się zdecydowałam i zaraz powiem Państwu dlaczego, aby ująć dwa projekty. Jeden projekt to jest wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy, drugi projekt na niewyrażenie. Zrobiłam to bardzo świadomie i byłabym wdzięczna, by radni w tym momencie nie czytali gazet. I bardzo Państwa proszę o ciszę. Mirek, to do Ciebie. Zrobiłam to bardzo świadomie, trochę dlatego, aby obronić się przed ewentualnymi atakami. Dlaczego podjęłam decyzję o tym, że jest jeden projekt, kiedy Rada może mieć inne zdanie. Według Pana Radcy oba projekty można zostawić, natomiast Rada najpierw przegłosuje, którym projektem się zajmie. Panie Radco, proszę mi powiedzieć, proszę, jeżeli może jest to niejasne, jeżeli w czymś namieszałam, bardzo proszę. Rada ma zająć stanowisko w przedmiocie zgody bądź braku zgody na rozwiązanie współpracy z Radą. W związku z tym przygotowano dwa projekty, bo Rada ma taką sobotę i taką decyzję, że tylko Rada. Pani Przewodnicząca nie może wrzucić jednej uchwały, jednego projektu uchwały, nie dając nowego drugiego projektu, bo wtedy już są cała odwiedź głosowania. Więc to jest bardzo czysto techniczne, jeżeli Państwo wyrażą zgodę na nierozwiązanie współpracy. Ale bardzo Państwa proszę o słuchanie. Jeżeli wyrażą zgodę na rozwiązanie współpracy z Rady, to głosowanie następnej uchwały będzie bezprzedmiotowe. Dlatego będziemy głosować, którą uchwałę najpierw będziemy głosować. Pan Radny Iwaszkiewicz. No jeszcze tak w kwestii formalnej, bo różne cuda się zdarzały i rozumiem, że nie będziemy głosować dwóch uchwał, żeby nic się nie zdarzyło, że będą obie. Czyli po prostu scenariusz jest taki, głosujemy najpierw kolejność, tak? Oczywiście. Ustalamy kolejność, że 5-5A, jeżeli przyjmujemy pierwszą uchwałę, to głosujemy zdjęcie z porządku tej drugiej. Czyli automatycznie już nie ma głosowania, no bo nie ma głosowania. Jest w porządku obrad, no to przeskakujemy. Panowie. Kwestia formalna, po prostu jak to ma wyglądać później, bo zaraz będzie chaos przy głosowaniu. Ależ oczywiście, że tak. Panie Radny, proszę pozwolić, że ja będę prowadziła dzisiejszą sesję. Obawiam się pewnego chaosu, bo później zdarzało się tak, że kwestia zadania nawet pytania, kto jest za czy przeciw, powoduje, że tutaj akurat decydujemy, czy jesteśmy za rozwiązaniem stosunku, czy przeciw. Jednocześnie głosując przeciw, możemy być za, tak? Bo to jest ale taka... oczywiście i taka była intencja tutaj wypowiedzi i moja, i Pana Radcy, że jeżeli zostanie przegłosowana jedna, bo najpierw głosujemy kolejność, tak? Kiedy dojdziemy do uchwał. Jeżeli przegłosujemy uchwałę, nie głosujemy następnie. Czyli już nie ma żadnego, że tak powiem, formalnego ruchu zdejmowania z porządku obrad. Przechodzimy do kolejnych oczywiście projektów, tak? Tak. Dobrze, i dziękuję. Tak, tutaj jest takie zdanie Pana Radcy w tym temacie. Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa. Proszę Państwa, w takim układzie przechodzę. Zgłaszam wniosek, aby punkt 12 i 13 połączyć w jeden punkt z dwoma uchwałami, projekt 5 i projekt 5A. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Czekamy na tabelę do głosowania. Czy Państwo radni nie głosują? Głosują. Za mało ściskają. Dziękuję, proszę o wyniki głosowania. 19 osób za, 2 osoby wstrzymały się. Wniosek został przyjęty. Czy są inne wnioski do porządku dzisiejszej sesji? Nie widzę. Państwo radni, dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji. Dwie sesje, sesja robocza z 25 czerwca i sesja uroczysta z 30 czerwca. Czy są uwagi do protokołu z sesji z 25 czerwca? Nie widzę. Przechodzimy do
głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 25 czerwca? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Nie, mocniej proszę. Oj. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 20 osób za, 1 osoba wstrzymała się. Protokół został przyjęty. Czy są uwagi do protokołu z 30 czerwca? Sesji uroczystej. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Czekamy na tabelę. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 30 czerwca? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 21 osób za. Protokół został przyjęty. Przed nami, proszę Państwa, następny punkt. Punkt, który zawsze znajduje się w sesji sierpniowej, czyli przyjęcie, ślubowanie od nauczycieli mianowanych, którzy zdali egzamin w dniu wczorajszym, tak bodajże. Tak więc za chwilkę odbędzie się przyjęcie, ślubowanie przez burmistrza i radnych. Proszę Państwa, nie mam mikrofonu. Poprosimy, ale ten nie jest taki, tylko nie jest podłączony do miksera, tak? Poprosimy o tamten mikrofon, Panie Dyrektorze. Tamten jest podłączony do miksera. Proszę Państwa. Ja teraz odczytam rotę ślubowania, a następnie panie, które dzisiaj właśnie złożą to ślubowanie, odpowiedzą ślubuję. Ślubowanie może być też złożone z dodaniem słów tak mi dopomóż Bóg. Zgodnie z artykułem 15 ustawy Karta Nauczyciela, rota ślubowania brzmi: ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. 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 Dziękuję bardzo. I teraz, proszę Państwa, słyszeliśmy, wszystkie panie ślubowały. Teraz pozwolę sobie wręczyć akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Odczytam formułkę pierwszy raz, a potem już nie będę odczytywać. Na podstawie artykułu 9b ustęp 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego na wniosek złożony w dniu 26 czerwca 2014 roku i uzyskaniu zaświadczenia z dnia 20 sierpnia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez burmistrza miasta Giżycka nadaje pani Agnieszce Chojnowskiej stopień nauczyciela mianowanego. Posiada pani wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie pani do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Ale myślę, że to odwołanie chyba nie będzie potrzebne. Serdecznie gratuluję.
i życzę samych sukcesów pedagogicznych, dalszej radości z pracy z dziećmi, z młodzieżą w szkole, no i sukcesów osobistych, dużo, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Teraz pani Eliza Lucyna Perwejmis. Niniejszym nadaje akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Stopień nauczyciela mianowanego. Posiada pani wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Również serdecznie gratuluję i życzę dużo zdrowia i sukcesów w pracy pedagogicznej. Teraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dla pani Moniki Siatkowskiej. Niniejszym nadaje stopień nauczyciela mianowanego pani Monice Siatkowskiej. Posiada pani wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Życzę dużo, dużo sukcesów, zadowolenia z pracy w szkole oraz dużo zdrowia i pomyślności wszelkiej w życiu osobistym. Proszę państwa, pani Mariola Szerenos. Niniejszym nadaje stopień nauczyciela mianowanego. Posiada pani wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. I również, tak jak wszystkim paniom, życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia z pracy w szkole. Wakacje to też czas często wyboru nowych dyrektorów, ponieważ kończy się kadencja pięcioletnia. Dzisiaj też jest taki dzień, w którym mamy, gościmy byłych, a zarazem już takich przyszłych, obecnych dyrektorów. I dobrze, że sesja to taki moment, taka sytuacja, kiedy możemy i podziękować, ale także w sposób uroczysty wręczyć powierzenia funkcji dyrektorskiej osobom, które będą pełniły funkcję dyrektorów od 1 września. Są to osoby, które w wyniku powierzenia lub też postępowania konkursowego od 1 września rozpoczną nową kadencję. Bardzo proszę, pani burmistrz. Proszę państwa, chciałabym teraz dokonać dwóch aktów powierzenia stanowiska dyrektora naszych szkół. Poproszę panią Monikę Gabrielę Organ. Bardzo proszę państwa.
niniejszym powierzam pani stanowisko dyrektora gimnazjum nr 1 imienia Jana Pawła II w Giżycku na okres jednego roku szkolnego, to jest od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia roku 2015. Również życzę dużo zdrowia i satysfakcjonującej pracy przez ten czas. Teraz poproszę pana Jana Kulasa. Powierzam panu stanowisko dyrektora gimnazjum nr 2 imienia Chwały Oręża Polskiego w Giżycku na okres 5 lat szkolnych, to jest od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia roku 2019. Życzę dużo zdrowia i satysfakcji z kierowania naszym gimnazjum. Punkt wolne wnioski, komunikaty, informacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Ale może wprowadzić. Pan radny Jelec, bardzo proszę. Bardzo proszę o udzielenie głosu pani radnej powiatowej Halinie Sarul w nawiązaniu do wczorajszej dyskusji na temat przyszłości szpitala. Dobrze, bardzo proszę panią radną Halinę Sarol o zabranie głosu. Ja tylko chcę państwu przed wystąpieniem przypomnieć państwu, że nie jest to punkt dyskusja, tak? Więc tutaj, ponieważ jest to punkt wolne wnioski, komunikaty, informacje, tak więc jesteśmy w tym punkcie. Bardzo proszę panią radną, ponieważ jesteśmy na sesji o takie dosyć krótkie, jeżeli jest to możliwe, kilkuminutowe przedstawienie, zaprezentowanie swego wystąpienia. Przypominam też, bo w tej części byłam, że pan starosta w trakcie wczorajszego posiedzenia komisji zobowiązał się do tego, że Rada i Zarząd Powiatu i Rada Powiatu przychyli się do tego, czym wczoraj państwo do tego, czym państwo rozmawiali. Bardzo proszę panią radną. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej i Wysokiej Radzie za pozwolenie zabrania głosu. Moja obecność tutaj jest podyktowana tylko i wyłącznie tym, żeby państwo radni nabrali odpowiedniego przekonania i zdobyli odpowiednią wiedzę potrzebną w kontekście informacji, którą wszyscy posiadamy o sprzedaży działki przyszpitalnej i wynikającej z tego skutkach wynikających dla szpitala i jego ewentualnej przyszłej rozbudowy. Zapewniam państwa, że się podzielę z państwem moją wiedzą w sposób maksymalnie obiektywny, ponieważ nie zależy mi na tym, żeby wprowadzać kogokolwiek w błąd, ale zależy mi na tym, żeby poziom państwa wiedzy radnych miejskich o tej sprawie rozbudowy był odpowiednio wysoki, ponieważ z dziedziny
usług społecznych, niewątpliwie ochrona zdrowia leży wszystkim Państwu bardzo na sercu. I tylko tym jest podyktowana tutaj moja obecność. Proszę Państwa, rozbudowa szpitala została zaplanowana już w 2007 roku i została uchwalona uchwałą Rady Powiatu z 31 maja 2007 roku jako działanie kierunkowe. Do uchwały był dołączony załącznik, który jest jej integralną częścią. Ja pozwolę sobie, proszę podajcie Państwo, Pani Przewodniczący, jeżeli Pani Przewodnicząca zechce, to rozkolportuję, ale uchwała ta i zawarty w niej załącznik są również w materiałach archiwalnych w BIP-ie powiatu. Może mogą wszyscy Państwo zajrzeć. Jest to o tyle ważne, że ten projekt rozbudowy i modernizacji szpitala ustala perspektywę kilkunastoletnią, nawet dwudziestoletnią. I jak do tej pory, do tego projektu szpital i jego rozbudowa się dostosowały. Mianowicie został wykonany pierwszy etap, budowa SOR-u, modernizacja części łączącej szpital, stary budynek z nowym i wykonanie pod tą przyszłą rozbudowę kilku jeszcze tam inwestycji towarzyszących, między innymi parking. Ten projekt rozbudowy był wtedy wszechstronnie omawiany w 2007 roku i muszę Państwu powiedzieć, że jego aktualność do tej pory się w zasadzie nie zmieniła. Jest to bardzo dobry projekt na światowym poziomie i zapewnia szpitalowi funkcjonowanie przez kolejne 100 lat. Dlaczego on jest konieczny? Państwo może wiedzą, może nie, ale w 2016 roku już po raz kolejny rząd wyznaczył granice istnienia budynków szpitalnych, które nie spełniają wymogów techniczno-sanitarnych. I nasz budynek jest właśnie takim, że tych wymogów, tą licencję na leczenie jakby stracił w 2016 roku, o ile rząd nie przedłuży znowu kolejny raz tego terminu. I dlatego rozbudowa jest konieczna. Rozbudowa też i modernizacja jest konieczna z innych powodów, że w tej formule, w tej ciasnocie łóżkowej, w tym braku zaplecza diagnostycznego, w tym nieładzie takim technicznym, takim geograficznym rozłożeniu funkcji w szpitalu, on się długo nie utrzyma. Również kwestia dojazdu do szpitala, komunikacji, dostarczania dostaw, cysterny z tlenem, która lawiruje gdzieś tam po szpitalnych dróżkach. To wszystko wskazuje na to, że podjęta wtedy przez Radę Powiatu decyzja jest bardzo dobra i słuszna i powinna być kontynuowana. Ta rozbudowa była wtedy, jak Państwo zajrzą sobie do tego załącznika, zaplanowana w sposób rozsądny, a mianowicie etapowo. Miał być pierwszy etap polegający na budowie SOR-u. Drugi etap, polegający na zburzeniu budynku oddziału zakaźnego i wybudowaniu malutkiego nad SOR-em tylko piętra na 30 łóżek, żeby ten oddział zakaźny tam chwilowo umieścić, chwilowo, i fundamenty SOR-u to przewidują, a następnie budowę serca szpitala, czyli tak zwanej gorącej platformy, gdzie znalazłyby się OIOM, który właściwie nie ma siedziby, bo to, co u nas się nazywa OIOM-em, nie spełnia nie tylko wymogów sanitarnych, ale po prostu kryteriów przyzwoitości leczenia ludzi w normalnych warunkach. Następnie OIOM, blok operacyjny, blok porodowy, i to by stanowiło serce szpitala na przyziemiu równolegle z SOR-em. Także SOR stanowi w tej chwili jakby 1/4 planowanego parteru przyszłego szpitala, 1/4. Szpital miałby się rozbudowywać w dwóch kierunkach, w kierunku zachodnim, czyli w stronę ulicy Kościuszki, i w kierunku północnym, w stronę ulicy Wodociągowej, w stronę zachodnią, i w stronę Kościuszki, w stronę północną. Tam jest również zaplanowany parking na 200 ponad samochodów. Państwo wiedzą, jakie są problemy z parkowaniem przy szpitalu teraz. I ta do tej pory wykonana rozbudowa tego problemu nie rozwiązała. I wiele jeszcze innych rzeczy infrastrukturalnych, również drogi dojazdowe, skomunikowanie szpitala z ulicą Wodociągową, z ulicą Kościuszki, poprzez ułatwienie dostępu logistyce całej i zaopatrzeniu szpitala. Ten następny etap miałby polegać tylko na tym, żeby wybudować małe pięterko nad oddziałem zakaźnym,
a następnie o budynek oddziału zakaźnego, który stoi w środku jakby przyszłej planowanej tej platformy gorącej zburzyć i zrobić etap trzeci o wartości ówczesnej, wtedy w 2007 roku około 15 milionów złotych, zrobić tą gorącą platformę, która by zapewniła, mogłaby już zapewnić dłuższą przerwę w dalszej modernizacji szpitala, bo opuszczone przez dotychczasowy OIOM, dotychczasowy część bloku operacyjnego, czy dotychczasowy blok porodowy, opuszczone te pomieszczenia posłużyłyby do rozgęszczenia łóżek. To jest jeden z bardziej palących problemów w szpitalu. I wtedy mogłaby być przerwa i dopiero następny etap nad tą gorącą platformą wybudowany, proszę Państwa, plasterek taki w formie patio, czworoboku z patio w środku, z doświetleniem szpitala, powierzchni tych, które zawsze są ciemne w szpitalach komunikacyjnych, korytarzy i tak dalej. I taki plasterek łóżkowy, gdzie już obojętnie byłoby, jaki to tam oddział, dlatego że są to oddziały zunifikowane mniej więcej na 30 do 45 łóżek i można je dowolnie umieszczać na tym poziomie kolejnym. Natomiast stary budynek mieściłby wszystkie przychodnie, jakimi tylko Szpital Giżycki dysponuje, administrację i zaplecze niezbędne techniczne, typu na przykład kostnica, czy apteka, czyli to, co w tej chwili jest rozproszone w kilkunastu budynkach na terenie posesji szpitalnej samej. Więc ta rozbudowa nic nie straciła ze swojej aktualności, więcej, jak powiedziałam, jest ona, wydaje się, koniecznością dla powiatu, który zamierza substancję szpitala i jego nieruchomości utrzymać jako swój majątek, niezależnie od własności przyszłej spółki, którą, jak Państwo wiedzą, za już 2,5 roku chyba w tej chwili będzie przejmie udziałowiec zewnętrzny i sama spółka będzie nie powiatowa, natomiast zostanie powiatowy dalej majątek szpitalny, ruchomy i nieruchomy. I ta koncepcja warta jest podtrzymania. I teraz wiem, że Państwo oczekują ode mnie odpowiedzi na pytanie, czy planowana sprzedaż terenu wokół szpitalnego z takim jeszcze rozwiązaniem, że stanąłby tam sklep wielkopowierzchniowy wielkości Kauflandu z całym swoim zapleczem, jakie tam by się tylko zmieściło, parkingiem, śmietnikami, całą logistyką, dojazdami, tirami 30-tonowymi, które by jechały po ulicy Staszica, to, proszę Państwa, się nieszczęśliwie ukazało w ogłoszeniu powiatowym i takie też zrobiło w mieście wrażenie. Byłam obiektem wielu osób, zaczepiania przez wiele osób i telefonów rozmaitych na ten temat. Ludzie mnie pytali po prostu, czy to jest w ogóle możliwe, żeby taki obiekt bezpośrednio przylegał, że tak powiem, do ściany szpitala. Bo jak Państwo skorzystają z tych planów, obejrzą sobie, nakładając na podział działek i obecny teren wokół szpitalny, to Państwo zrozumieją, że może ta gorąca platforma, reszta tej rozbudowy szpitala, uda jej się wcisnąć gdzieś między parking a śmietnik przy markecie, a może i nie. Dlatego, że zmieniły się już do tej pory rozmaite wymogi i to, co zaplanowano wtedy, w tej przestrzeni, według tej koncepcji przestrzennej, przy założeniu, że będzie tam stała wielka budowla, nie obawiam się swobodnie i z odpowiednim zapleczem funkcjonować nie będzie mogło. Także, proszę Państwa, gdyby ktoś naciskał się, chciał ode mnie dowiedzieć, czy ja jestem za takim właśnie rozwiązaniem, żeby tam powstał sklep wielkopowierzchniowy, odpowiem od razu, nie jestem za takim rozwiązaniem, ponieważ jestem najgłębiej przekonana, że nawet pomijając kolizję geograficzną tego terenu, czy brak tej kolizji, to istnienie wielkiego pawilonu handlowego w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala wraz z parkingiem i z towarzyszącymi temu okolicznościami
no po prostu wydaje się jakieś nie bardzo logiczne i ani rozwojowi dalszemu szpitala by nie posłużyło, no bo jak powiedziałam, rozbudowujemy szpital na 100 lat, nie na 25, czy 15, czy 3. Więc jak największy teren przyległy do szpitala, już nie wspomnę o zieleni, która jest konieczna wokół takich obiektów. To taka kolizja byłaby w moim pojęciu zachodziła. Kiedyś, kiedy była mowa przy okazji rozmowy w Radzie Powiatu o sprzedaży tej działki, rozmawialiśmy o tym, że teren ten powinien spełniać kryterium budowy no, jak najniższej, no, na pewno nie wyższej niż 8 metrów, to powinna tam jakakolwiek budowla mieć, bo takie są warunki nalotu helikoptera. Helikopter inaczej nie wyląduje. A poza tym najlepszą rzeczą byłoby, gdyby cały ten teren przeznaczyć na usługi medyczne różnorakie, od apteki aż po prywatne praktyki lekarzy, którzy jeszcze za moich czasów chodzili i deptali po piętach, chodź sprzedaj kawałek przy płocie, to my wybudujemy szeregowe pawilony i tam przenosimy nasze praktyki prywatne rozproszone po mieście. To samo dotyczy innych usług rehabilitacyjnych, czy rozwoju poradnictwa, czy usług fizykoterapii. To wszystko świetnie się wpisuje w niską pawilonową zabudowę tego kwartału. Nie mówiąc już o tym, że jest to część miasta zabytkowa, otoczona osiedlami mieszkaniowymi, gdzie obecność supermarketu i dostawy do niego, jak Państwo widzą, jakie tiry podjeżdżają do Kauflandu, to mogą sobie wyobrazić już te rondo dzieci wojny, przez które by chyba te tiry jechały w ogóle na wprost i w poprzek. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę Państwa o to, żeby przy ewentualnych rozważaniach na ten temat, jak się odnieść do tej decyzji powiatowej, wzięli Państwo pod uwagę, że będziemy jeszcze z Panem Starostą w Radzie Powiatowej o tym rozmawiać i w sposób cywilizowany będziemy na pewno przy dobrej współpracy i dobrych relacjach, jakie nas w Radzie cechują, problem rozwiązać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Radnej, szczególnie za to ostatnie zdanie, które usłyszeliśmy, ponieważ zawsze dialog doprowadza do dobrych rozwiązań. Teraz właśnie zobaczyłam przed chwilką, że jest z nami Pani Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Krystyna Kralkowska. Witamy. Pan Starosta Powiatu, Pan Mirosław Dariusz Drzeżdżewski i Pani Radna Powiatowa, Pani Małgorzata Ludwiszewska. Czyli okazuje się, proszę Państwa, nie po raz pierwszy, że my jako Giżyczanie, jako mieszkańcy Giżycka jesteśmy też przecież mieszkańcami powiatu i te wszystkie problemy dotyczą nas wszystkich. Jest to punkt informacje, komunikaty, wolne wnioski, komunikaty, informacje i też prosił mnie, teraz widziałam Pan Starosta, tak? Informacja. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję, bo uzupełnienie techniczne, o którym wczoraj mówiłem, wydaje mi się, że powiedziałem dosyć dużo. Wczoraj mówiłem o tym, że jest koncepcja rozbudowy szpitala i do pewnego momentu zgadzamy się tutaj, tak jak Państwu mówiłem, nic nie wiąże tak radnych powiatowych jak modernizacja czy rozbudowa szpitala. Idea rozbudowy, modernizacji szpitala i dobro tego szpitala. Więc staramy się rzeczywiście szukać dróg, które rozwiążą ten problem. Droga sprzedaży działek, które są niestety już są zbędne dla szpitala. One nie stanowią żadnego zaplecza. One są rzeczywiście poddane pod pewnej analizie. Działki, o których mówimy, ja tylko powtórzę to, co wczoraj powiedziałem. Sklep wielkości Kauflandu tam się nie zmieści, dlatego że obszar, Państwo nie widzicie tych działek, nie widzicie pewnie linii zabudowy, które tam są określone i samej powierzchni. Tam nie jest możliwe, żeby coś w rodzaju Kauflandu z takim wielkim parkingiem się zmieściło. Ale tak jak powiedziałem wczoraj i Państwu chcę powtórzyć i zagwarantować, razem z radnymi
na posiedzeniu zarządu i na posiedzeniu komisji, które zbliżają się przed sesją Rady Powiatu, zajmiemy się ponownie tym tematem, przeanalizujemy wszystko. Tak jak Państwu wczoraj tłumaczyłem, my musimy znaleźć narzędzia, dzięki którym będziemy mogli tą rozbudowę prowadzić. Dziękuję Panie Starosto. Pan Radny Kiczyński, wolę wnioski, komunikaty, informacje Panie Radny. Nie jesteśmy tutaj, to nie jest punkt polemiki. Nie, absolutnie. Dobrze, bardzo proszę. Pan Radny Jerzy Kiczyński. Będzie najwolniejszy z wniosków, jaki może być. Wniosek o przegłosowanie oświadczenia Rady Miejskiej. W konkluzji wczorajszej burzliwej dyskusji, w której zabrały głos wszystkie strony, sądzę, że powinniśmy dać jakieś dodatkowe prawne umocowanie czy moralne umocowanie dla władz miasta, może i nie tylko, żeby podjęły maksymalne starania, aby nie stało się to, co przewidujemy. W związku z tym ja proponuję, mamy taką propozycję na podstawie, tak jak mówię, wczorajszej dyskusji, przygotowaliśmy oświadczenie, które mam nadzieję będzie zgodne z wolą większości nas radnych. Ja odczytam je teraz. Mam je przygotowane, aczkolwiek nie w całości, bo to się rodziło. Odczytam to oświadczenie i będę prosił o przegłosowanie. Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 sierpnia 2014 roku. Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 punkt 3 Statutu Miasta Giżycka Rada Miejska w Giżycku oświadcza, że negatywnie ocenia zamiar zbycia przez Zarząd Powiatu działek numer wymienione 4 działki położonych w Giżycku przy ulicy Wodociągowej. W ocenie Rady zbycie powyższych nieruchomości w obecnej sytuacji jest niekorzystne dla interesów mieszkańców miasta i koliduje z potrzebą modernizacji i rozbudowy szpitala w przyszłości, która jest niezbędna ze względu na możliwości likwidacji lub znacznego ograniczenia zakresu usług świadczonych przez Giżycki Szpital. Rada Miejska zaleca burmistrzowi podjęcie działań w celu spowodowania odstąpienia przez Zarząd Powiatu od sprzedaży wyżej wymienionych działek oraz przygotowanie propozycji zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia w przyszłości. Rada Miejska wnosi również o niezwłoczne przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru. To jest ten akapit, który dodaliśmy w sumie w ostatniej chwili i być może ten zapis pozwoli nam, Radzie Miejskiej, zablokować sprzedaż. Takie są przepisy. Proszę o przegłosowanie tego oświadczenia. Ponieważ jest to wniosek, więc mimo, że nie jest to punkt dyskusji, ale zwyczaj wprowadzony przez nas i zawsze stosowany jest taki, że jeżeli zgłasza wniosek, zgłasza radny, to oczywiście każdy z radnych ma prawo wypowiedzieć się co do tego wniosku. Może zacznę ja, jako przewodnicząca, jako radna. Jako przewodnicząca bardzo mi przykro, że to oświadczenie rady pojawia się w tej chwili. Nie pojawiło się tak naprawdę nawet przed sesją. Bardzo mi przykro, bo ja osobiście odbieram, może odbieram to źle, może nieprawidłowo i może nie mam racji. Bardzo mi przykro, ale moim zdaniem jest to zrobione po prostu bardzo świadome. Nawet jeżeli Państwo nie mieli takiego zamiaru, ja tak po prostu to odbieram, ponieważ ja rozumiem, że wczoraj była komisja, wczoraj była dyskusja, natomiast jakby przekazanie mi tego w tej chwili, powiem szczerze, tak jak wielokrotnie mówiliśmy tutaj, kiedy padały różne wnioski radnych w trakcie sesji, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że warto jest, aby dać nam czas na, abyśmy się nawzajem nie zaskakiwali takimi wnioskami, uważam, że bardzo istotnymi i bardzo ważnymi, ponieważ myślę, że nikt w tej chwili nie jest w sytuacji komfortowej, kiedy tak naprawdę w ciągu chwili musi podnieść rękę i taką decyzję podjąć. Znaczy nie musi, nie, ale ja mówię o pewnym komforcie i o tym, że każdy z nas stara się swoje różne decyzje podejmować po przedyskutowaniu i zastanowieniu. To jest moje zdanie. Może błędnie to odbieram, no ale akurat tak uważam. Pan Radny Wojciech Iwaszkiewicz, w sprawie wniosku oczywiście, tak, bo teraz nad tym dyskutujemy, tak. No myślę, że radni powinni być zawsze świadomi tego, co robią i nieświadomość tutaj raczej by była wadą. Natomiast... Mam nadzieję, że pan radny nie zamierzał mnie obrazić. Nie, nie, absolutnie. Po prostu dyskutuję co do odczucia pani przewodniczącej, że rzeczywiście powinno być to świadome. Natomiast zwracam uwagę też na to, że praktyka wcześniejsza wskazywała na to, że niektóre oświadczenia rodziły się wręcz na sesji.
dlatego tak? Przypomniałam właśnie tę sytuację, że takiej sytuacji dzisiaj jest sytuacja szczególna, dlatego że wczoraj z panem starostą odbyła się tu długa dyskusja, czasem wręcz emocjonalna. Dzisiaj pani radna Saru uzupełniła tę dyskusję i to oświadczenie mogło dopiero się, że tak powiem, pojawić teraz, bo być może było bezprzedmiotowe, bo radna Saru by nam rozwiała wątpliwości, widocznie nie rozwiała, skoro autorzy, jestem jednym z współautorów, zdecydowali się jednak przekazać państwu to oświadczenie. Ten projekt, tak? Bo to jest projekt. Możecie państwo zmienić, możecie dodać swoje treści, ponieważ jest taka zasada. Przekazaliśmy projekt i oczekujemy jakichś wniosków do tego projektu. A myślę, że sytuacja jest dosyć klarowna, oczywista. My jako Rada powinniśmy zająć jednoznaczne stanowisko w kwestii zamiaru sprzedaży tego terenu. Jestem zdania, że jest to decyzja szkodliwa, jak najszybciej z niej powinien się pan starosta czy zarząd powiatu wycofać. I ja przy tym zdaniu trwam od wczoraj i po wystąpieniu pani radnej Staro tylko je sobie utrwaliłem. Dlatego takie jest moje zdanie. Dziękuję. Pan radny Andrzej Szocik też w tym temacie, rozumiem, wniosku. Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o moje stanowisko, też skłaniam się ku temu, żeby w jakiś sposób przeciwstawić się sprzedaży tych działek. Też mam podobne zdanie. Natomiast tym oświadczeniem w tej sytuacji i w tej chwili zostałem zaskoczony. Mimo wszystko... Panie radny, pozwólmy panu radnemu Szocikowi się wypowiedzieć, ponieważ on nie przeszkadzał panu. Mam swoje zdanie i uważam, że jeżeli chodzi o takie oświadczenia, o stanowisko Rady, powinniśmy to jednak mimo wszystko, czy w komisjach połączonych, czy w swoich komisjach tematycznych przedyskutować i wtedy zająć stanowisko jako Rada. Dziękuję. Ja tylko państwu przypomnę, że pan starosta wczoraj w trakcie połączonego posiedzenia komisji zobowiązał się i obiecał państwu, że i zarząd powiatu i rada powiatu pochyli się nad tym i tak naprawdę my nie czekamy na to i chcemy podjąć stanowisko, ale bardzo proszę, pan radny Cezary Piórkowski w tym temacie, tak? Tak, oczywiście, dziękuję bardzo. Przysłuchując się wypowiedzi kolegi Andrzeja Szecika, jak najbardziej rozumiem jego, ale nie wiem, czy wątpliwości, czy może taki dyskomfort może bardziej teraz, ale bardzo pozytywnie odbieram usłyszane słowa, że też zastanawiał się, jak podejść do tego. No i oczywiście mam nadzieję, że przygotował bądź przygotuje swoje stanowisko, a jeśli to oświadczenie pomoże mu w podjęciu takiej, a nie decyzji, to tylko będzie bardzo fajnie. Natomiast ja myślę, że mamy teraz dwa wyjścia. Albo zrobić 5-7 minut przerwy, żeby radni, jeśli mają taką potrzebę, zastanowili się nad treścią oświadczenia, przedyskutowali to między sobą, a druga propozycja, przystąpić do głosowania, bo to oświadczenie tak naprawdę nie bierze na nas, czy nie nakłada na nas żadnej odpowiedzialności prawnej. To jest tylko wyrażenie własnej woli i przez głosowanie. I myślę, że to jest chyba w tej chwili najwłaściwsza w obecnej sytuacji możliwość i forma przedstawienia przez Radę i Radnych swojego zdania. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Jan Sekta. Też w temacie wniosku, rozumiem. Bardzo proszę. Wczorajsza dyskusja wyraźnie pokazała stanowisko Rady. Moim zdaniem to oświadczenie niczym nie koliduje, czy ono pojawiło się teraz, czy pojawiłoby się za godzinę, czy dwie, czy w trakcie dyskusji. To już powiedział Wojtek, faktycznie rzecz biorąc, mogą się narodzić nawet teraz po wystąpieniu pani Sarul. Trochę mnie dziwi sytuacja taka, że Andrzeja i Gosi, że wczoraj w sumie wszyscy jesteśmy oburzeni tym, że taka sytuacja, może oburzenie, każdy ma nas podobne stanowisko, że ten teren powinien zostać na cele szpitala medyczne, więc to oświadczenie w niczym nie koliduje. Forma może nas zaskakiwać, ale sprawa jest na tyle istotna i ważna, to nie ma co czekać, tylko faktycznie zróbmy te 5 minut, podyskutujmy w kuluarach chwilę i przejdźmy do głosowania, bo naprawdę to ani nie zaszkodzi Radzie, ani nie zaszkodzi starostwu, a być może nawet pomoże staroście podjąć decyzję. Ja doceniam intencje pana starosty, który wczoraj deklarował, że pochyli się nad tym problemem, ale to w niczym nie przeszkadza, żeby się pochylać i podjąć decyzję słuszną. Ja mogę tylko żałować, że tylko część radnych była zaproszona do napisania tego stanowiska, bo może część z nas też
chciałaby. Ja rozumiem, że możemy to zmienić. Rozumiem, że w trakcie sesji. Pan radny Jędrzej Rosman. Się na tym, co powiedział Janek. Dodatkowo chcę powiedzieć, że my jako rada, każdy z radnych, czy to ustnie, czy też pisemnie, może złożyć oświadczenie w dowolnej chwili i trwania sesji. Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy tworzyć bardzo tu państwa, jakieś, proszę o ciszę. Proszę Państwa, przerwy. Wczoraj Pan Starosta, przepraszam Panie Starosto, produkował się tu przez 2,5 godziny. Mieliśmy możliwość wypowiadania się i wypowiadaliśmy się, co o tym myślimy. Nie widziałem jednego głosu, który byłby za tym, żeby sprzedać tę działkę i wybudować tamten sklep. Więc proszę Państwa, o czym my dyskutujemy? Jest oświadczenie, sprawa jest, mówmy, przegadana, podejmujmy decyzję, no po prostu. A natomiast do tego, co powiedziała Pani Przewodnicząca, jeszcze raz mocno podkreślam, że każdy radny w dowolnej chwili trwania sesji może złożyć dowolny wniosek, który Rada przyjmie lub odrzuci, lub oświadczenie, którego treść też może przyjąć lub odrzucić. Kwestia formy, no to już, że tak powiem, można to sobie formułować, treść tego oświadczenia, żeby nam pasowało i brzmiała to, żeby brzmienie tego oświadczenia miało odpowiedni wydźwięk. Także proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, po prostu mamy do tego prawo. Oczywiście. Dobrze. Pan radny Andrzej Jelec, czy też Ty macie wniosku? Bardzo proszę. Ja bardzo króciutko, ponieważ nie posiadamy żadnych instrumentów prawnych, które by pozwoliły Radzie Miejskiej w Giżycku wpłynąć na decyzję starostwa. Możemy tylko użyć argumentów moralnych. Proszę o przystąpienie do głosowania nad zaproponowanym projektem oświadczenia Rady. Jest to wniosek złożony przez kolegę Wojtka Iwaszkiewicza. A zdziwienie Pani Przewodniczącej składam na karp jej nieobecności w trakcie dyskusji nad tym problemem, ponieważ wydaje mi się, że problem był przedstawiany zarówno przez Pana Starostę, jak i przez Pana Wicestarostę. Były głosy radnych i wydaje mi się, że problem został przedstawiony dogłębnie, wyjaśniony. Każdy z nas radnych miał czas na zastanowienie się i każdy z nas radnych miał prawo na dzisiejszej sesji złożyć wniosek co do podsumowania tego problemu, bo to oświadczenie, które Jurek Kiczyński odczytał, jest podsumowaniem wczorajszej dyskusji. Dlatego też bardzo proszę o zakończenie już dyskusji w tym temacie, rozważenie zasadności złożenia tego oświadczenia. Apeluję, żeby głosować za przyjęciem takiego oświadczenia, ponieważ jeszcze chciałbym tylko przypomnieć jedną rzecz, że my jesteśmy reprezentantami naszych wyborców. Jesteśmy reprezentantami mieszkańców Giżycka i nie wyrażamy tylko i wyłącznie swojego stanowiska, ale również stanowisko tych, którzy na nas głosowali, którzy nas wybrali. Ponieważ głosy mieszkańców, które do mnie dotarły, wyrażają stanowisko zawarte w oświadczeniu. Bardzo proszę, żebyście się Państwo zastanowili nad przegłosowaniem tego. I na koniec wnoszę o zamknięcie dyskusji w tym temacie i przystąpienie do głosowania nad oświadczeniem. Niestety muszę przegłosować, proszę Państwa, wniosek o zamknięcie dyskusji. Już nie mogę nikomu z Państwa udzielić głosu. Natomiast po przegłosowaniu tego wniosku o zamknięcie dyskusji poproszę pana radnego Jerzego Kiczyńskiego jeszcze raz o odczytanie tego oświadczenia, ponieważ... Do treści można. Bardzo mi przykro, panie starosta, ale był wniosek o zamknięcie dyskusji. Natomiast poproszę pana radnego Jerzego Kiczyńskiego o odczytanie, ponieważ według pani burmistrz jakby co innego zostało odczytane, co innego jest w tekście, może są poprawki. Dlatego proszę Państwa, przechodzę do głosowania wniosku formalnego pana radnego Andrzeja Jelca o zamknięcie dyskusji. Jeżeli wniosek przejdzie, dyskusja zostanie zamknięta. Jeżeli nie, będą mogli się Państwo i radni i inni Państwo wypowiedzieć.
Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pana radnego Jelca o zamknięcie dyskusji w sprawie wniosku? Pani radna Mistera, pan radny Gosiu? Jeszcze raz Gosiu. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki głosowania. 16 osób za, 5 osób przeciw. Wniosek został przyjęty. Zamykam dyskusję w temacie. Bardzo mi przykro. Panie starosto, ale wniosek został przyjęty. No ale tak, pan radny nie jest tu, podpowiada. Pan starosta nie jest radnym. Panie starosto, jeżeli państwo radni nie mają przeciwko temu, bardzo proszę, panie starosto. Jak słyszałem, treść tego oświadczenia praktycznie pozbawia dysponowania, to jest takie wyrażenie woli dysponowania własnością powiatu. Myślę, proszę państwa, że w tym problemie, to co, o czym wczoraj rozmawialiśmy w tej długiej dyskusji, o czym będziemy pewnie też jeszcze rozmawiali na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, nie jest problem sprzedaży tych działek, tylko problem budowania tam sklepu o powierzchni do 2000 metrów. Tak wywnioskowałem to wczoraj z dyskusji i tak to było powiedziane. Szanowni Państwo, proszę mi wierzyć, to te działki nie są niezbędne dla rozbudowy szpitala. Miejsca na parkingi dla szpitala są i będą. Natomiast ten problem, o którym Państwo mówicie, nad którym wczoraj się rozważaliśmy, to jest tylko i wyłącznie budowa sklepu o powierzchni do 2000 metrów. Bo jeżeli to oświadczenie będzie przyjęte w ten sposób, to znaczy powiat nie może, tak, zgodnie z Państwa wolą dysponować. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Dziękuję, panie starosto. Bardzo proszę pana radnego Jerzego Kiczyńskiego o takie bardzo spokojne i pomału przeczytanie całego tekstu. Bardzo proszę Państwa radnych o uważne słuchanie. Bardzo proszę może ad vocem. Bardzo proszę, pan radny Jerzy Kiczyński. Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 sierpnia 2014 roku. Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 punkt 3 Statutu Miasta Giżycka Rada Miejska w Giżycku oświadcza, że negatywnie ocenia zamiar zbycia przez Zarząd Powiatu działek numery położonych w Giżycku przy ulicy Wodociągowej. W ocenie Rady zbycie powyższych nieruchomości w obecnej sytuacji jest niekorzystne dla interesów mieszkańców Giżycka i koliduje z potrzebą modernizacji i rozbudowy szpitala w przyszłości, która jest niezbędna ze względu na możliwość likwidacji lub znacznego ograniczenia zakresu usług świadczonych przez Giżycki Szpital. Rada Miejska zaleca burmistrzowi podjęcie działań w celu spowodowania odstąpienia przez Zarząd Powiatu od sprzedaży wyżej wymienionych działek oraz przygotowanie propozycji zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia w przyszłości. To jest ta część, którą mamy wszyscy. Tu jest jeszcze autopoprawka, którą spokojnie odczytam, bardzo ważna. Rada Miejska wnosi również o niezwłoczne przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru. Koniec oświadczenia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania oświadczenia ze zgłoszoną autopoprawką, którą pan radny przekazał, której nie mamy na swoich oświadczeniach. Kto z państwa jest za przyjęciem oświadczenia Rady Miejskiej w Giżycku? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Pani radna Popieluch. Proszę o wyniki głosowania. 17 osób za, 2 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Oświadczenie zostało przyjęte. Jesteśmy dalej w punkcie wolne wnioski, komunikaty, informacje. Czy ktoś z państwa radnych? Pani Krystyno, bardzo proszę o zdjęcie. Pan Błoszko i pani Piotrowska, pani burmistrz, by zgłosili się w tamtym temacie. A nie, to ja mogę jeszcze zgłosić, pani, proszę, proszę wykasować. I panią burmistrz. Panią burmistrz proszę też kasować.
i pan radny Wojciech Iwaszkiewicz w tym punkcie, tak? Jesteśmy w punkcie wolne wnioski, komunikaty, informacje. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Iwaszkiewicz. Nie wiem, czy ten wniosek, no myślę, że jest we właściwszym punkcie, niżeli w tych porządku obrad dalszym, jeżeli chodzi o projekty, ponieważ dotyczy podziału tej wolnej kwoty z budżetu obywatelskiego. Pani burmistrz pytała wczoraj retorycznie, nie wiem, czy nie retorycznie, jakby to podzielić, więc ja mam taki wniosek, że skoro jest to budżet obywatelski i ludzie, czyli jak sama nazwa wskazuje, obywatele decydowali o tym, jakie będą projekty realizowane, to jeżeli zostało jakiekolwiek pieniądze, to powinny być podzielone w następujący sposób, moim zdaniem. Do wyczerpania, ponieważ ja sobie tu wszystko przygotowałem, do wyczerpania strefy projektów, znaczy projektów ze strefy ogólnomiejskiej, czyli załapałby się jeszcze projekt dokarmianie bezdomnych kotów na kwotę 8,5 tysiąca i w tej kwocie wolnej jeszcze by się zmieścił giżycki turniej koszykówki ulicznej za 3750. Natomiast nie wiem, nie mam już pewności, czy zmieściłaby się pomoc na dłoń 15 tysięcy. Natomiast gdyby się nie zmieściła, czy została wolna kwota, to co zostanie po tym, po podziale tych środków, przeznaczyć na projekt w strefie o największej frekwencji. Czyli to by była strefa numer 4 w tym wypadku, ponieważ w tej strefie, nie, strefa numer 1, przepraszam, 914 głosów było oddanych w tej strefie, czyli taki bonus za udział w głosowaniu do tej strefy. Taki jest mój wniosek, żeby podzielić te wolne środki. Jeszcze raz, tak? Czyli zostaje jakaś kwota i wczoraj pani burmistrz też mówiła, że tam z tych kotwic też na te, powiedzmy, dokarmianie kotów. Ja myślę, że zasada budżetu powinna być czytelna, transparentna. Po to ludzie się aktywizowali, po to ludzie głosowali, żeby teraz uszanować ten wybór. Skoro zostały pieniądze, to w dalszej kolejności powinny być pierwszej zaspokojone projekty, które uzyskały największą liczbę punktów w strefie ogólnomiejskiej, a nie zyskały pierwotnej akceptacji, tak? Czyli to będzie następny w kolejności, czyli trzeci, czyli dokarmianie bezdomnych kotów na 8,5 tysiąca, czwarty, tak, 8,5 tysiąca, czwarty, giżycki turniej koszykówki ulicznej, 3750 i nie mam pewności, czy starczy pieniędzy na pomocną dłoń, ponieważ to jest aż 15 tysięcy, ale gdyby okazało się, że starczy i coś zostaje, bądź delikatnie nie starcza, to wówczas nagrodzić strefy za frekwencję. Czyli tam, gdzie była najwyższa frekwencja, to dołożyć tym strefom pieniędzy jako taki bonus, nagrodę za udział, aktywizację w budżecie. Tak? Także, taki wniosek, panie radny, tak? Taki mój wniosek, tak. Proszę państwa, jest to wniosek formalny pana radnego Wojciecha Iwaszkiewicza, rozumiem, w tej chwili. Czy to jest wniosek do... Nie, to po prostu wniosek, rozumiem, nie przegłosujemy. Okej. To jest propozycja, wniosek, dobrze, nie przegłosowujemy. W tym punkcie pani burmistrz, tak? Bardzo proszę pani burmistrz, wolne wnioski, komunikaty, informacje. Proszę państwa, chciałabym zakomunikować, czyli przekazać komunikat, że przyjęte przed chwilą oświadczenie jest niezgodne. Bardzo państwa proszę, dzisiaj jakiś taki duży hałas jest. Nie jest zgodne z przepisami i ponieważ Rada Miejska zaleca burmistrzowi podjęcie działań w celu spowodowania odstąpienia przez Zarząd Powiatu od sprzedaży wymienionych działek oraz przygotowanie propozycji zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia w przyszłości. Zadanie ochrony zdrowia nie jest zadaniem samorządu gminnego, tylko powiatowego. W związku z tym ja nie bardzo mam możliwości, a właściwie nie mam, żeby tutaj przygotować jakieś działania. Dziękuję. Jesteśmy dalej w punkcie wolne wnioski, komunikaty, informacje przeniesione z punktu właściwie przedostatniego. Bardzo proszę, pan radny Ryszard Błoszko. Skoro... Bardzo państwa proszę o ciszę, jest dzisiaj dosyć duży chaos. Jako, proszę. Procent to odnosi się do wypowiedzi pani burmistrz. Otóż muszę panią zmartwić, ale artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w punkcie 5 ochrony zdrowia. Dziękuję, to informacja, rozumiem, tak? W tym punkcie
Wolne wnioski, komunikaty, informacje. Pan Jerzy Kunda, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Dziękuję. Pani przewodnicząca, ja proszę. Czekaj. Proszę, można? Właśnie, tylko może poczekajmy, aż wszyscy Państwo skupią się na tym, co my dzisiaj mówimy tutaj, bo jest dosyć duży chaos i zamieszanie dzisiaj. Proszę. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję. Panią przewodniczącą proszę o udzielenie głosu dla pani Kasi Trajnowicz, która z uporem, z determinacją walczy o swoje miejsce pracy na rynku. Pani przewodnicząca, proszę o udzielenie głosu. Wola radnego, proszę bardzo. Bardzo proszę i też bardzo proszę o to, aby ta wypowiedź była taka krótka i treściwa, dobrze? Bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. W związku z wczorajszą komisją chciałabym prosić, aby to jednak radni podjęli decyzję odnośnie miejsc targowych, ponieważ u nas powstał konflikt. Jedni chcą trochę placu, drudzy chcą wiaty i to wygląda tak, że po prostu nie każdemu się dogodzi, tak? I bardzo proszę, aby logicznie rzecz ujmując, trzeba pomyśleć, czy lepiej pozwolić korzystać z wiaty sekcji numer jeden handlowcom innych branży, którzy pracują cały rok, dzień w dzień, czy osobom sprzedającym produkty rolno-spożywcze sezonowo maksymalnie 5 miesięcy. Dla kogo potrzebne jest bardziej zadaszenie, na przykład jesienią i zimą? Ja uważam, że te wnioski niech radni wyciągną sami. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych w punkcie? Wolne wnioski, komunikat, informacje. Pan radny Błoszko, proszę. Jeśli można się odnieść do tej wypowiedzi, no to ze względu na sympatyczność tej pani, gdybym był burmistrzem Czachorowskim, to bym umieścił na pierwszym stanowisku w sektorze tym rolnym. Panie, ale to by była złośliwość. Natomiast przepisy są przepisami. Pewne wymogi zostały spełnione i mnie jako klienta targowiska naprawdę mniej interesują sprawy przemysłówki, a bardziej rolne, z których korzystam niemalże co drugi dzień, bo poziemniaki, marchewki, inne rzeczy, płody rolne i spożywcze chodzi się często. Natomiast po skarpetki, inne akcesoria tekstylne rzadko, a firanki to raz na kilka lat. Natomiast zwróćmy uwagę, że cały ten ciąg kryty to są, to jest szmateks, za przeproszeniem, brzydko mówiąc. Tam są tylko sprawy tekstylne. Nie ma tam nic rolno-spożywczego specjalnie, poza tymi jajami na końcu. Także wydaje mi się, że ta koncepcja jest zdolna i ku całej sympatii, ku pani, niestety uważam, że to rozwiązanie, które funkcjonuje, jest prawidłowe i trzeba wziąć trochę na cierpliwość, poczekać, emocje opadną i zobaczycie, że będzie dobrze. A ten, kto chce kupić, jak jest towar dobry i konkurencyjnej cenie, znajdzie nawet na końcu rynku. Dziękuję. Dziękuję. Czy w punkcie wolne wnioski, komunikaty, informacje, który z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim układzie ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję.